Na obecnym etapie Hamas wciąż przetrzymuje w bydlęcych warunkach 125 Izraelczyków, czyli praktycznie nadal nie zakończył terrorystycznej masakry 7 października. Izraelski scenariusz dzień po przewiduje, że po dobiciu Hamasu w jego ostatniej kryjówce w Rafah i uwolnieniu zakładników, cała enklawa palestyńska poddana zostanie procesowi demilitaryzacji. Z praktyki wiadomo, że nie da się tego zrobić przy pomocy czynników międzynarodowych, więc Izrael będzie zmuszony utrzymać w Gazie obecność wojskową. Przy tak zwanej okazji można by zachęcić Arabów do dobrowolnej przeprowadzki, najlepiej do Hiszpanii, Irlandii i Norwegii, które dziś uznały nieistniejącą Palestynę.